Mieszkańcy Kościelca w gminie Rędziny od momentu wybudowania tam autostrady A1 skarżą się na uciążliwy hałas, który towarzyszy im przez 24 godziny na dobę, spowodowany, jak sami twierdzą, brakiem ekranów akustycznych. W związku z tym postanowili jasno i wyraźnie wczoraj pokazać swój sprzeciw. Zebraliśmy się tutaj, żeby po prostu złożyć taki protest przeciwko, dlaczego nam nie mamy ekranów tych dźwiękochłonnych tutaj przy autostradzie. Tam po drugiej stronie są, po naszej stronie nie ma. Mieszkańcy po prostu poprosili nas o sformułowanie takiej petycji, wysłanie, dlatego że po prostu nie ma tu w ogóle ciszy, nie ma, nie mogą w nocy spać, nie mogą po południu wyjść na podwórku, no jest hałas. Ja muszę zamknąć okno, muszę zamknąć drzwi balkonowe, szyba mi pękła, rysa, syn musiał wymienić, bo asfalt jest robiony, jeżeli woda jest kanalizacja wymieniana, bo dom w dom pęka, to oni tylko nałożą pustaki, cienko asfaltu i jak jadą tiry, jak jadą po cement, beczki, to tak jakby u mnie po mieszkaniu drut spadywał z samochodu. Jak tłumaczy wójt gminy Rędziny, jeszcze przed budową tego fragmentu odcinka autostrady A1 mieszkańcy już zauważyli, jakie problemy mogą ich czekać. Problem pojawia się nie tylko przy samej autostradzie. Samochody wjeżdżając na Starą Gierkówkę przejeżdżają m.in. przez gminę Rędziny. Staraliśmy się o to, aby powstała tutaj obwodnica dla miejscowości Kościelec, jak również o to, żeby bezpiecznie tutaj mieszkać. Apele były liczne, składane na wiele rąk, w wielu miejscach. Nie na wszystko do tej pory otrzymaliśmy odpowiedzi. Czekamy na to, żeby się coś wydarzyło. Na tą chwilę wiemy, że autostrada została oddana do użytku i przyszło nam teraz czekać prawie 18 miesięcy, aby ktoś przedstawił analizę z pomiarów hałasu. Autostrada została oddana do użytku w czerwcu i jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, niedługo będzie można wykonać specjalne pomiary. Kolejnym etapem będzie wykonanie analizy porealizacyjnej, która określi, czy te zastosowane środki ochrony spełniają swoją funkcję. Jeżeli nie, to organy odpowiednie nałożą na nas obowiązek zapewnienia właściwego poziomu ochrony akustycznej i w tych miejscach, gdzie zostało to przekroczone, będziemy podejmowali działania naprawcze. Teraz mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość i czekać, co wykaże analiza.